Jesteśmy na dziedzińcu Uniwersytetu Columbia, położonego w północnej części Manhattanu. Uczelnia ta została założona w 1754 roku jako King's College, a więc jeszcze miało to miejsce w czasach, kiedy na tym terenie była kolonia brytyjska. Dzisiejszą nazwę nosi od końca XIX wieku. Obydwie istotne daty zostały umieszczone w kolejności za moim prawym ramieniem, data założenia i rok zmiany nazwy za moim lewym ramieniem na fasadzie biblioteki uniwersytetu, przed którą stoję. Ze współcześnie żyjących sławnych absolwentów wymienić można na przykład Baracka Obamę. Wyższa Szkoła Dziennikarstwa przy tym uniwersytecie powołała do życia jury, które co roku od 101 lat przyznaje nagrody Pulitzera. Józef Pulitzer był dziennikarzem i wydawcą żyjącym w XIX wieku i ufundował te nagrody wyróżniające przede wszystkim dziennikarzy. Kategorii jest aż 14, ale kolejnych 6 to kategorie typowo literackie. Za fikcję, co oznacza de facto powieść i opowiadania, dramat, poezję, biografię, książkę historyczną i pozostałe ujęte w kategorii general non-fiction. Tegorocznym laureatem, a nagrody są przydzielane w kwietniu, w kategorii fikcja jest Andrew Sean Greer za powieść Les. Natomiast wśród laureatów jest też polski akcent. Martyna Majok zdobyła w tym roku nagrodę za dramat. To amerykańska dramatopisarka polskiego pochodzenia, urodzona w Bytomiu w 1985 roku, ale już znana tutaj na rynku amerykańskim. Za mną, jak widzicie, znajduje się biblioteka z nieprzebranym księgozbiorem. Każdy coś znajdzie dla siebie. Do zobaczenia przy następnym łączeniu. Cześć!